W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbył się turniej wiedzy o bibliotece. Jest ona już po raz 13 organizowana. No, chcemy tutaj propagować zarówno literaturę, ale także wiedzę o regionie i ducha sportowego. Impreza jest organizowana przez 3 biblioteki. Naszą tutaj, Bibliotekę Będzińską, a także Bibliotekę z Dąbrowy Górniczej i Bibliotekę z Sosnowca. Dbamy o to, żeby była zdrowa rywalizacja, żeby dzieciaki się świetnie bawiły. Zainicjowane przez bibliotekarzy wydarzenie służy również integracji pomiędzy zagłębiowskimi księżnicami. Ja osobiście bardzo uwielbiam, można powiedzieć, tą imprezę. To przede wszystkim służy integracji naszej, tutaj tych 3 księżnic zagłębiowskich. Dzieci bardzo to lubią. My stawiamy przede wszystkim na zabawę. To jest nauka poprzez zabawę. Dzieci się integrują i my jako pracownicy również. Każdego roku turniej odbywa się w innym mieście. Podczas 13. edycji organizacja zabawy przypadła w udziale będzińskim bibliotekarzom. To jednak nie wszystko, co przygotowali oni w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Zapraszamy bardzo serdecznie na imprezę, która odbywa się w dniu dzisiejszym. Jest to impreza organizowana przez Wypuszczalnię dla Dorosłych. Jest to laur superczytacza. Nagradzani są tutaj najlepsi, najbardziej aktywni czytelnicy naszej biblioteki. Poza tym jest mnóstwo innych towarzyszących wydarzeń. Oddział dla dzieci i młodzieży organizuje spotkanie autorskie w ramach dyskusyjnego klubu książki, który tutaj działa w naszej bibliotece, z panem Arkadiuszem Niemirskim, twórcą literatury dla dzieci i młodzieży. Spotkanie z autorem odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 14 maja o godzinie 12. Serdecznie zapraszamy. Martyna Daczkowska, kanał 99.